Kochani, pokażę Wam, jak w prosty sposób można stworzyć kartkę wielkanocną. Otwórzcie sobie internet i tutaj w tym pasku wpiszcie www.pixabay.com. Naciskamy Enter lub lewy przycisk myszy. I jesteśmy już na odpowiedniej stronie. Z tej strony pobierzemy sobie kartkę wielkanocną, ale żeby to zrobić, musimy tutaj w to pole wpisać Wielkanoc. Klikamy Enter i pojawiają nam się już tutaj różne kartki, różne takie tła o tematyce wielkanocnej. Wybierzmy sobie którejś z nich. Może jeszcze popatrzmy, co jest na kolejnej stronie. O, mi się podoba ta. Dobrze, otworzyła nam się. I mamy tutaj darmowe pobieranie. Klikamy na to pole zielone, wybieramy najmniejszy rozmiar i klikamy lewym przyciskiem myszy pobierz. Kartka otwiera nam się tutaj w dolnym lewym rogu. Czekamy chwileczkę, aż się załaduje i klikamy lewym przyciskiem myszy. Czyli otwieramy tą karteczkę. Ona otwiera nam się już w innym oknie, ale na tym etapie wszystko jest tutaj w porządku. Klikamy na tą kartkę, na środek, prawym przyciskiem myszy. Otworzyła nam się taka lista. Szukamy, otwórz za pomocą, klikamy lewym przyciskiem myszy i otwiera nam się kolejne okienko, nasz Paint, widzimy. Klikamy na niego i robimy OK. Dobrze, tak otwarta kartka w Paincie może być edytowana. Co to znaczy? Możemy tutaj dodać tło, możemy dodać tekst. My w tym wypadku chcemy wpisać Wesołych Świąt. Żeby to zrobić, klikamy na Wstaw tekst do obrazu, czyli na literkę A. Trzymamy lewy przycisk myszy, rozciągamy okienko, następnie powiększamy naszą czcionkę. Wesołych Świąt. Piszemy. Jest taki czarny ten napis, smutny. Zmienimy jeszcze na troszeczkę większy i na inny kolor. Na taki kolor bardziej wiosenny. Możemy tu troszeczkę rozciągnąć. Ja wybiorę zielony i za pomocą tutaj myszki przesuwam ten napis. Myślę, że jest dobrze. Przypominam jeszcze, że możemy edytować do momentu, kiedy nie odklikniemy. Pole edycji to są te przerywane linie. Jeszcze przypomnę, żeby napisać literkę Ł, musimy mieć wciśnięty prawy Alt i dodajemy literkę Ł. L, przepraszam, a tutaj się. Prawy Alt i literkę S, a on prawy Alt i literka A. Dobrze, jak upewniamy się, że nie mamy błędu, odklikamy i nasza kartka jest prawie gotowa. Podpiszmy się jeszcze. Wesołych Świąt. Życzy. Aleksandra. Ja tutaj wpiszę swoje imię, ale nie podoba mi się to, bo jest za duży ten napis. Muszę go zmniejszyć. Wybierzmy sobie taką czcionkę, przynajmniej do 18-20 paru. Zmniejszamy tutaj za pomocą. Oczywiście cały czas operuję myszką i lewym przyciskiem myszy. Jest wszystko dobrze. Odklikam
i taką karteczkę mogę zapisać. Najlepiej zapisujemy w obrazach, bo jest to nasz obraz. Zmieniamy kartkę. Świąteczna. Wy możecie wpisać kartka. Jak to jest wasza pierwsza, możecie wpisać kartka. I taką karteczkę gotową możemy wysłać za pomocą poczty elektronicznej.